to jest na pewno ta realna szansa dla Polski medalowa. I jutro przypominam, że bezpośrednio będziemy relacjonować końcówkę biegu, końcówkę chodu na 50 kilometrów z udziałem trójki Polaków, z wielkim faworytem Robertem Korzeniowskim i kto wie, czy nie mniejszym także faworytem Tomaszem Lipcem. Tomek Czubak, ten trzeci tor to dobry tor, ma przed sobą Cardeniasa. Cardenias ma lepszy rekord życiowy, ale to nie jest zawodnik, z którym, któremu nie mógłby Czubak dotrzymać tempa. On, w odróżnieniu od Maczkowiaka, który 200 metrów może biega trochę flegmatycznie, on ma nadmiar temperamentu i chęci walki i biega czasami zbyt szybko właśnie pierwsze 300 metrów. Wielki bieg, został tylko ocięg, wyraźnie, tymczasem biegnący za Polakiem Davis jest już blisko, Cardenias trochę odskoczył, Parelia stara się trzymać Johnsona, Johnson, on tutaj na łuku, przecież to jest rekordzista świata na 200, zawsze gubi rywali, biegnie bardzo dobrze, Czubak tam walczy o wysokie miejsce i na razie dobrze. Jest przed Jeromem, Johnson sam, chociaż tutaj jest Richardson na ostatnim torze. Czubak będzie w czwórce, jeżeli wytrzyma, ciężko będzie, ale może nie, niestety. Jednak Jerome wyprzedził go, Cardenias, Parelia, pierwszy oczywiście Michael Johnson. Świetny rezultat, 43,95. Tu będzie, kto wie, może nowy rekord Polski. 40,504 należy rekord Polski do Maćkowiaka. 43,95 to jest jedyna recepta dla wszystkich rywali Michaela Johnsona. Jak on biegnie poniżej 44, kończy się rywalizacja. Po prostu on takich biegów już w swojej karierze miał kilkadziesiąt, podczas gdy dla reszty jest to szczyt marzeń. Ile tam jest metrów straty Czubaka? Tutaj jeszcze Parelia świetnie w tej końcówce wytrzymał. Richardson, czyli Jerome, nie, Richardson jest czwarty. Johnson 43,95, Cardenias 44,37, znakomity czas i nowy rekord Meksyku podobiecznego Andrzeja Piotrowskiego. Poprawił się o parę sekundy. 44,37 również to rekord Polski. Ameryki Południowej i Richardson 40-47, Jerome Davis 44, Czubak 44-62. Mamy nowy rekord Polski poniżej 45 sekund. Świetnie pobiegł. 44-62 i z takim wynikiem dzisiaj nie wchodzi się do finału, ale po prostu powiedziałeś wygranie z każdym z tego składu, a co ważne, popatrzmy, za nim jest Danny McFarlane, Jamajczyk, który pobiegł 45,86, a więc tutaj ponad sekundę Czubak zyskał. Jest bardzo mocny, a więc w sztafecie powinno być dobrze. I chyba w historii Mistrzostw Świata od 1983 roku nie zdarzyło się, żeby zawodnik biegnący w półfinale z czasem 44,62 nie zakwalifikował się do finału. Szkoda, że akurat zdarzyło się teraz w przypadku Czubaka, ale pobiegł znakomicie. Poprawił swój rekord życiowy o pół sekundy. Miał 45,13, 44,62. No, fenomenalny bieg Polaka, ale co zrobić, kiedy biegają... No, powiedziałem fenomenalny bieg Polaka, a co zrobić, kiedy biegają taką zmianę sztafety?